Wejza 37, przewodniczący komisji, proszę bardzo. Prezentacja dotyczy oddania użytkowania działek nr 380/8 i 380/10/22 w Śródmieście. To są tereny, przepraszam bardzo, działka 380/10 to jest działka, którą obecnie zajmuje przedsiębiorstwo Polsat. Na mocy umowy użyczenia, umowa została wpisana w odmiarku materialnego w 1994 roku i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polsat wnosi o przedłużenie tej umowy o kolejnych 30 lat. Komisja przychyla się do tego wniosku i tutaj proponuje opinię pozytywną. Jednocześnie spółka Polsat chce podpisać umowę dzierżawy na działkę sąsiednią, działkę 380/8. To jest działka, w skrócie mówiąc, pomiędzy Polsatem a parafią Jana Trzciela. Tam, gdzie są te zrujnowane czworaki, spółka Polsat chce tam przeprowadzić szereg inwestycji polegających na remoncie tych obiektów i wybudowaniu tam obiektów rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy trzeciej, gdzie po prostu zadbaży ten teren. I tutaj komisja również proponuje opinię pozytywną. Gmina nie ma pomysłu na ten teren jest podlega ciągłej dewastacji. Jest szansa, że ktoś po prostu ten teren zagospodaruje w sposób korzystny dla mieszkańców. I paragraf 3 dotyczy z ewentualnego zwolnienia z opłat tu prawa użytkowania tej nowej działki. Komisja tutaj, Polsat wnosi o to, żeby na okres 6 lat zwolnić go z ponoszenia opłat za dzierżawę tej nowej działki o powierzchni 3 205 arów. Komisja tutaj jednak proponuje opinię negatywną, która jest zgodna też co przedstawicielka Polsatu też również podniosła i przyjęła, że raczej byłoby to trochę nie fair w stosunku do budżetu miasta, żebyśmy zwalniali inwestora tutaj z tych opłat i komisja proponuje negatywną opinię co do zwolnienia z opłat z tytułu prawa użytkowania tej działki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przywracam. Nie widzę głosów. Jeden głos, proszę bardzo, pani Małgosia. Chciałam zapytać, czy te czwarty podlegają konserwatorowi zabytków? Tak, we wniosku firmy Polsat jest oczywiście zastrzeżenie, to jest wniosek Polsatu, że będzie dokonywał remontu pod nadzorem podlegającym konserwatora zabytków. Jeszcze jedno zapytanie, czy parafianka korzystała z tej części tego terenu, czy rozmawiał Polsat z parafią? Polsat tutaj chce, co również we wniosku podniósł, chce to przeprowadzać w porozumieniu z parafią. Proszę bardzo. Czy jeszcze są jakieś głosy? Nie widzę. Przystąpię do procedowania. To jest za poparciem druku 537, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. To jest trzeci. Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.